w tym tygodniu subiektywny przegląd prasy Piotr Struczyk, Sebastian Ignaciuk, a drugi dlatego, że pierwszy poprowadziły dzieciaki z okazji Dnia Dziecka. Ja na dzień dobry mam artykuł z serii kryminalnej Kradły kwiaty z grobów i ozdabiały swoje domy. W lipcu ubiegłego roku dwie koleżanki, niemałoletnie, a dorosłe, pełnoletnie kobiety, 44-letnia i 25-letnia, kradły z naszego cmentarza różnego rodzaju wiązanki, surfinie, pelargonie, begonie, bratki itd., itd. Na sprzedaż chyba, nie? Nie. Właśnie o to chodzi, że nie na sprzedaż, tylko po to, żeby sobie ozdobić komodę, podwórko, schody itd. Czyli na przykład wiązanka pogrzebowa leżała sobie na komodzie. To trzeba mieć fantazję. Fantazję. Dziewczyny wpadły, oczywiście, bo ktoś zobaczył i zgłosił to na policję. Policja przeprowadziła szybką interwencję. No i zachowali się tutaj jak policjanci z amerykańskich seriali. Spytali na miejscu, do kogo należy grób. I dziewczyny powiedziały, że do wuja, ale nie wiedziały, jak wuj się nazywa, czyli dochodzenie było szybkie. Później policja wkroczyła na podwórko jednej z tych kobiet. No i okazało się, że tam jest ponad 80 doniczek z kwiatami i różnymi wiązankami. Łącznie jest poszkodowanych 37 osób. Bo właśnie widzę na zdjęciu, że to są kwiaty doniczkowe. 80 doniczek z kwiatami. Tak. No, procedery nie trwa jednej nocy. No tak, no podejrzewam, 80 kwiatków, doniczek z kwiatami. Śmiejemy się, łączna wartość przywłaszczonych żywych kwiatów to 1025 zł i sztucznych 175, czyli dziewczyny gustowały bardziej w żywych niż w sztucznych. Mhm. Żarty żartami, ale kilka tygodni temu Sąd Rejonowy w Łukowie skazał dziewczyny na karę po 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Dla każdej grzywny po 2000 zł oraz, no tutaj troszeczkę znowu humorystycznie, przypadek zrabowanego mienia. No już kwiaty po roku to pewnie były takie, chyba że te sztuczne. Albo te doniczki. Albo te doniczki same zostały, tak więc temat jest mi bliski sercu, a daleki rozumowi, gdyż kiedyś pisałem felieton o podobnej tematyce, no to będę do wspólnoty i tak stąd mam jakiś tam sentyment. Oczywiście nie pochwalamy takich zachowań. W nawiązaniu właśnie do artykułu, o którym mówiłeś, ponieważ myślę, że policjanci, którzy zrobili tam nalot na te doniczki, pewnie niektórzy skończyli szkołę w Radoryżu z Smolanem. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ właśnie tutaj we wspólnocie łukowskiej mamy artykuł Gimnazjalisto, co dalej? Jest to artykuł, który zaczyna się następującym akapitem. Uczniowie, którzy w kwietniu pisali egzamin gimnazjalny, muszą zdecydować o kierunku dalszego kształcenia. I tu? Do 23 czerwca jest możliwość składania wniosków. I w zasadzie to jest powód, dla którego wybrałem ten artykuł, aby niektórym przypomnieć, że jest termin, którego gimnazjaliści nie powinni... Był ważny czas dla nich. Nie powinni przekroczyć, dokładnie. W artykule, o którym tutaj mówię, jest także kilka informacji na temat różnych szkół w naszym powiecie, które mogą sobie gimnazjaliści po prostu wybrać, a ponadto, to już tak troszeczkę obok tematu, warto też wspomnieć o tym, że na naszej stronie internetowej Telewizji Magnes można znaleźć przynajmniej kilka materiałów o dniach otwartych różnych szkół. Więc czy materiały z tego roku, czy z roku ubiegłego, czy z lat w ogóle wcześniejszych, na pewno warto sobie te materiały obejrzeć, żeby zapoznać się troszeczkę lepiej, zobaczyć, jaki jest klimat danej szkoły, jaką mają ofertę. Z odpowiednimi preferencjami. Tak, i w tym artykule też tu mamy informacje, 10 szkół mniej więcej, tak na oko, więc można sobie poczytać, można sobie się zapoznać. No. Także generalnie zależało mi przede wszystkim na tym, aby przypomnieć, że jest ta data, której gimnazjaliści nie powinni przekroczyć, a szczegółowe informacje, no to zapraszam do artykułu. Ostatnio mało było tygodnika siedleckiego, tak więc teraz pozwoliłem sobie na artykuł z tej gazety. Całą stronę Piotr Giczela poświęcił na turniej nowoczesnej.pl oraz wywiady z działaczami Nowoczesnej, którzy byli przy okazji tej imprezy w Tużych Rogach. Byliśmy tam z kamerką. Byliśmy tam z kamerką, widzieliśmy co nieco. Udało się zebrać 1743 zł dla chorej na autyzm Lenki. To jest sukces. Sukcesem jest także to, że chłopaki pograli sobie w piłkę, wygrali Łukowiacy.
I druga część artykułu, nie chcemy takiej Polski. Tutaj są trzy wywiady, taka pigułeczka z Maćkiem Tryboniem, Kornelią Wróblewską i Jackiem Burym. Są to wszyscy działacze Nowoczesnej z naszego regionu, że to się tak wyrażę, czyli z Lubelszczyzny. Tutaj jest zaciekawiała mnie taka wypowiedź posłanki Kornelii Wróblewskiej, która bardzo fajnie wypowiada się na temat kolegów i koleżanek z PiS-u. W PiS-ie jest bardzo dużo fajnych, rozsądnych i mądrych ludzi. W prywatnych rozmowach żartują, śmieją się nawet z tak zwanej dobrej zmiany. Lecz gdy przychodzi czas na publiczne wystąpienia, przyjmują jeden obowiązujący sposób wypowiadania się i postępowania. Zapraszam na całą stronę, jest tutaj kilka ciekawych wątków i politycznych, i sportowych. Między innymi kilka fajnych zdań też mówi Jacek Bury, który twierdzi, że ludzie boją się otwarcie działać pod ich szyldem, czyli Nowoczesnej, gdyż są zastraszani. No tak, no różnie to bywa, ale wydaje mi się, że chyba w przypadku każdej partii wygląda to podobnie. Więc, ale ja tutaj sobie zadaję pytanie, ponieważ w trakcie akcji zebrano prawie 2000 zł. Czyli warto było. Upraszczając, tak, warto było. A zastanawiam się, ile pieniążków do tej puli dorzuciła Nowoczesna z własnej kasy? Bo jak wiadomo, te pieniądze były zbierane od osób, które przyszły do puszeczki. Od osób, które przyszły na imprezę. Od kibiców po prostu. Od kibiców, od graczy, tak, od sportowców, zawodników. I zastanawiałem się właśnie, czy Nowoczesna też coś od siebie dorzuciła, czy tylko po prostu przyszli na stadion i rozwiesili transparenty. No, ale na pewno cel był szczytny, zresztą zrobiliśmy o tym materiał i chyba w tym materiale było wszystko powiedziane, co można było powiedzieć. Niedźwiadek daje radę. W gminie Adamów od 2 lat działa spółdzielnia Niedźwiadek, która powstała z inicjatywy czterech pań, które były wówczas bezrobotne, ale chciały coś robić. Więc tutaj wójt gminy Adamów poparł taką inicjatywę i powstała spółdzielnia dla osób, które są bezrobotne, ale które chciałyby mimo to nie tylko dostawać zasiłki, ale także zrobić coś dla innych. Więc spółdzielnia, z tego co zrozumiałem z artykułu, zatrudnia takie osoby bezrobotne. Tam jest kilka miejsc, kilka stanowisk i te osoby zajmują się pomaganiem, na przykład osobom starszym. Czyli wykonują jakąś realną pracę. Wykonują jakąś realną pracę, czy przycinają trawniki i tak dalej, i tak dalej. Fajny artykuł, bardzo pozytywny, który świadczy o tym, że nawet osoby bezrobotne, jeżeli chcą, mogą coś zrobić. Nie trzeba tylko siedzieć na kanapie i mówić, że nie ma pracy, brać zasiłek. Jeżeli ktoś chce pracować, będzie pracował i to jest tego dowód. Co podkreślam, ta spółdzielnia powstała na wniosek kobiet bezrobotnych. Da się, da się. Da się. I my z całego serca popieramy takie inicjatywy społeczne i będziemy zawsze kibicować i o nich mówić. Oczywiście. I co, do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.